Witam, z tej strony Rafhard. W dzisiejszym odcinku ABC Modelarstwa odpowiem na pytanie, co to są w ogóle te zaginarki do elementów odtrawionych i czy ty naprawdę potrzebujesz tego urządzenia na sam początek zabawy z modelarstwem. Od razu odpowiem na drugą część pytania. Nie, nie potrzebujesz od razu zaginarki do elementów odtrawionych. Czemuż to nie potrzebujesz? Bo musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę chcesz składać, do czego ci to będzie potrzebne i tak dalej. I ja na sam początek przygody tutaj, jeżeli to jest twój pierwszy, drugi, trzeci model, ja odradzam blaszki. Dlaczego? Dlatego, że no tutaj trzeba mieć troszeczkę cierpliwości, te elementy są małe i tak naprawdę na sam początek waloryzacja wieloelementowa modelu blaszkami fototrawionymi może ci po prostu nie wyjść i może się do tego zniechęcić. Także taka moja odpowiedź na pytanie, czy ja od razu potrzebuję tej. Nie. Jeśli wciągnęło cię, jeśli robisz modele w skali 1 do 72, 35, 48, i robisz tego dosyć dużo i chcesz zwaloryzować, chcesz sprawić, żeby ten model był bliższy oryginału, to jak najbardziej tak. Wtedy polecam ci zakup zaginarki do elementów fototrawionych. Teraz pokrótce przedstawię ci, że tak, o, powiem wam, że to też jest zaginarka do elementów fototrawionych. Bardzo prymitywna, ale to jest zaginarka do elementów fototrawionych. Powiem wam tak, jeśli ktoś nie ma takiego urządzenia, no bo wiadomo, że nie każdy może sobie pozwolić na wydatek 150-250 zł na zaginarkę. Ja zaczynałem mniej więcej od czegoś takiego. Jeżeli miałem blachy do pogięcia, to zaczynałem od czegoś takiego. Zaginarka nie sprawi, że od razu staniesz się jakimś wybitnym modelarzem, będziesz robił cuda na kiju i tak dalej. To wszystko jest tutaj w tych waszych dłoniach, tak? Jeżeli ktoś jest bardzo sprawny manualnie, to może wyginać, nie wiem, nawet na kolanie. tak się śmieję. Zaginarka służy do tego, żeby zaoszczędzić czas i ułatwić pracę. Do tego służy. Nie sprawi ona, że wasz model będzie od razu super, hiper i tak dalej. Także to nie jest środek do tego. Dobra. I teraz przejdźmy może do tego, jak wyglądają elementy fototrawione. Bo jeśli już je spotkaliście, już troszeczkę siedzicie w temacie, to wiecie, jak one wyglądają. Ale są osoby początkujące, które nie wiedzą, jak wyglądają, jak to... Słuchajcie, no to są zestawy tego typu. Tu na przykład mamy jakieś skrzynie albo zbiorniki do T34. Producenci przeważnie zaznaczają linię gięcia. Czyli my naprawdę nie wyginamy, nie gniemy, tylko zaginamy. Bo już jest coś tutaj narysowane, odkreślone i to możemy zagiąć. I teraz wszystko zależy od tego, w jakiej skali modele wykonujecie, albo jakie blaszki macie do danego modelu. Im mniejsze blaszki, tym można łatwiej sobie poradzić czymś takim. Ale nie ze wszystkim i to też trzeba mieć opanowane, bo to wymaga, takie cążki tutaj wymagają tego, żeby bardzo dobrze operować. Nie można jak gdyby ustalić miejsca, w których... Słuchajcie, no nie możecie tego zrobić w ten sposób, bo to się będzie wam wszystko wyginało i tak dalej. Jeżeli coś włożycie, to możecie to próbować zagiąć. Łatwiejsze jest to na zaginarce, ponieważ tutaj na przykładzie V3 wkładamy dany element, znaczy musimy go najpierw wyciąć, tak? Wycinamy to za pomocą na przykład jakiegoś nożyka, skalpela, na przykład czegoś takiego, najlepiej na kawałku szkła ja to robię. Są osoby, które wycinają na przykład tutaj na spodzie zaginarki, po to, żeby tutaj nie niszczyć tego, tylko tutaj sobie kładą. No ale oczywiście to jest aluminium i tutaj to będzie się po prostu, z czasem będą się po prostu takie dziurki robiły, więc ja tego nie polecam. Lepiej po prostu to zrobić na kawałku szkła, wyciąć
opiłować i wtedy możemy zabrać się za gięcie. Czemu zaginarka jest wygodniejsza od na przykład czegoś takiego? Ponieważ możecie ją postawić sobie wygodnie na biurku. Ona jest dosyć duża. Wymiary mojej zaginarki to jest 19 z kawałkiem centymetrów tutaj w tą stronę. Tutaj macie taki liniał, który może Wam służyć do mierzenia, jeżeli na przykład dorabiacie coś, bo to też możecie tego użyć jako właśnie liniału. Ściągacie sobie górę i na przykład jeżeli macie nie wiem, plexi, jakieś inne rzeczy, to też możecie tego po prostu użyć jako liniału, nie? I możecie sobie tym się posłużyć. Więc tak, jak już mam rozebraną dwie sprężynki, które podnoszą całość do góry i to jest montowane albo tak, albo tak. Czyli mamy dwie możliwości montowania tego górnego elementu i do tego tutaj mamy takie pokrętła, gdzie po prostu zakręcamy, przekręcamy. To jest na sprężynkach, więc się samo będzie podnosić. To też nam ułatwia sprawę, nie musimy tutaj jakoś podginać tego, więc element fototrawiony po prostu podchodzi pod tutaj te różnego rodzaju wygibasy i możemy tutaj już sobie swobodnie giąć. Dobra, a więc tak, mamy omówione budowę zaginarki, więc to jest ta duża, ta większa, a to jest V5. To jest mniejsza zaginarka, która powstała specjalnie z myślą o wszystkich ludziach, którzy raz potrzebują czegoś mniejszego, mogą się przemieszczać i tak dalej. Wiadomo, że V3 trudniej wrzucić gdzieś do torby, jak wyjeżdżacie w delegację albo coś. V5 sobie wrzucacie i z tym nie ma problemu. Druga sprawa. V5 też zwróćcie uwagę, że tu jest 5 cm takiego długiego gięcia, czyli możecie sobie tutaj to odwrócić i macie 5 cm, jeżeli macie jakiś, nie wiem, błotnik, inną rzecz, więc spokojnie, skala 7,2, 4,8, nawet 3,5, spokojnie, jeżeli coś jest długiego, możecie tutaj sobie pogiąć. Dalej, mniejsza, zgrabniejsza, tak jak powiedziałem, wszędzie się zmieści i tutaj mamy odpowiednio podocinane zęby, także praktycznie wszystkie rzeczy, które są do pogięcia, są do opanowania i to jest jedna z cech tej zaginarki. Po drugie, tutaj mamy przestrzeń roboczą, czyli tak naprawdę możemy korzystać z jednej i z drugiej strony. Także to jest istotne też, bo tutaj V3 też nie jest symetryczna, czyli mamy przestrzeń roboczą tutaj. Jest ona powiększona jak gdyby o prawą stronę, bo inni producenci mają po prostu coś takiego. A czemu to jest zrobione? Po to, żeby się wygodniej pracowało, po to, żeby ta przestrzeń była bardziej większa po prostu i można było tutaj zaginać. Kolejną cechą, którą tutaj zauważycie, są odległości między zębami, bo to też jest istotne. No, jeżeli macie zaginarki, nie mówię o tej małej, bo ta mała to jest do małych elementów, ale jeżeli macie większą zaginarkę i te zęby tutaj jest jeden przy drugim, jeden przy drugim, jeden przy drugim, to nie jest to zbytnio użyteczne. Chodzi o to na przykład, żeby taka skrzyneczka, jeżeli ją wyginacie, to żeby ona się Wam gdzieś tutaj w jakimś stopniu zmieściła, na przykład gdzie tutaj ją, o, tutaj mamy ją tak i możemy ją tutaj wygiąć w tym zębie albo w tym zębie. Jeżeli wyginamy to możemy to zrobić na przykład tutaj. Tutaj mamy około 14 mm, więc spokojnie to uchwycimy i to nam się zmieści między jednym a drugim. A zobaczę, czy tutaj jeszcze by się zmieściło tak na upartego. No tutaj nie, tutaj nam się nie zmieści na upartego, ale tutaj ten element jak najbardziej tak. Co jeszcze? Jeżeli Wam się na przykład nie zmieści jako na jednym zębie, możecie na przykład użyć tych dwóch zębów.
Tutaj macie już linię gięcia, jest tak, że się nic nie stanie i cyk, możecie to zrobić. I to są to właśnie te odpowiednie miejsca tutaj, odpowiednie odległości między zębami. Ok, czyli mamy omówione, tak? Co to są elementy fototrawione? Służą do tego, żeby upiększyć, bardziej urealnić jak gdyby nasz model, i model z blaszkami prezentuje się o wiele lepiej niż bez blaszek. Czasami firmy modelarskie nie mają blaszek do swoich modeli. Czasami pojawiają się tacy wariaci jak ja i później robią takie elementy fototrawione. I teraz Wam pokażę, o co chodzi w ogóle. Bo tutaj mamy flaka 40. I teraz tak. Tak wygląda pomost tutaj wydany przez model Collecta. To jest pomost. To jest pomost. I w oryginale to wyglądało mniej więcej tak. Tak ten pomost wyglądał. I teraz możecie sami ocenić, co jest bliższe oryginałowi. Albo możecie też wygooglować sobie flak 40 i zobaczyć, jak ten pomost tutaj wyglądał. Czy ten, który ja wrzuciłem tutaj, zrobiłem, jest bardziej odpowiedni, czy ten, który dał producent. Wiadomo, jeśli jesteś początkującym modelarzem, jest to twój pierwszy, drugi model, to tak jak mówię, klejasz to, co daje producent, i patrzysz, czy ci się to podoba, czy ci się nie podoba. Jeżeli stwierdzasz, że nie, że wolisz jednak zwaloryzować to. Czyli zwaloryzować, czyli po prostu jak najbardziej urealnić. Czyli wejść troszeczkę na wyższy poziom modelarstwa, bo w ogóle powiem Wam, że jeśli chodzi o modelarzy, to są osoby, które składają prosto z pudełka i fajnie, i lubią to, malują później te modele i jest ok, ale są modelarze, którzy budują od podstaw, i tutaj chylę czoła przed tymi wszystkimi, którzy potrafią zbudować model od podstaw. No, wybierają sobie jakiś, o no to ja zbuduję sobie to taki model i jadą z koksem i budują piękne modele, ale są też modelarze, którzy korzystają z elementów fototrawionych, z żywic, dorzucają to do swoich modeli, i ci modelarze na pewno będą korzystać, jeżeli nie korzystają do tej pory, to będą korzystać z takich rzeczy jak na przykład zaginarka albo takie szczypce, to tak jak powiedziałem na początek, a później już sami sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie. Co jeszcze? No te zaginarki, które ja mam, to jeżeli je prawidłowo użytkujecie, czyli używacie ich do tego, do czego są przeznaczone, czyli do elementów fototrawionych, to one wytrzymają bardzo długo, ponieważ one są zbudowane ze stopów aluminium, to jest dokładnie PA38. To jest dosyć wytrzymały stop i jeśli zaginarka nie spadnie, nie będziecie rzucać tym, nie będziecie próbować wyginać innych rzeczy, bo też spotkałem się z tym, że ktoś próbował wyginać jakąś blachę, typu, nie wiem, mosiężną czy coś, ona do tego nie służy. Ona służy tylko i wyłącznie do elementów fototrawionych, czyli coś takiego jak to, kupujecie sobie zestaw i zaginacie. Do tego służy. Do tego, żeby w sposób przyjemny, szybki załatwić sprawę z blaszkami, żeby upiększyć model i tyle. Poza tym fajne kolory te zaginarki mają. Takie, można powiedzieć, przyjemne dla oka. Nie jest to jakieś takie czarno-srebrne, tak jak tutaj większość producentów zaginarek to robi, chociaż pojawiła się zaginarka firmy Meng, gdzie Meng zerżnął po prostu kolor górnej części z mojej serii i tyle. No. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że troszeczkę tutaj Wam rozjaśniłem, jeśli chodzi o zaginarki, elementy fototrawione. Cóż więcej, w następnym odcinku też będzie o zaginarkach, albo i nie, nie wiem, zobaczę jeszcze co będę tutaj kręcił, z tego względu, że
że właśnie V3 i V5 seria na rok 2020 dotarły do sklepów, więc jeśli ktoś ma taką ochotę, to po prostu może je kupić w sklepie. Jeśli ktoś nie ma takiej ochoty, to nie musi ich tego kupować. I tak jak już powiedziałem Wam kiedyś, ja już mam dla siebie zrobione zaginarki, więc w tym momencie powiem Wam, że jestem po tygodniu wysyłek i moje wrażenia są jak najbardziej negatywne z tego względu, że naprawdę człowiek musi się troszeczkę napocić, namęczyć z tym. Dużo zaginarek mi odpadło w procesie produkcji. No ale tak jest. Także te wszystkie osoby, które czekały na tą serię moją tegoroczną, myślę, że nie będą zawiedzone, ponieważ pierwsza rzecz, to wszystko, co trafiło do sklepów i trafi jeszcze do sklepów, jest dobrej jakości, znaczy tak, każda zaginarka przeszła przez moje ręce i była sprawdzona, więc wszystkie zęby są na miejscu, nic nie jest urwane i tak dalej. Wszystkie zaginarki działają, także jedynie tak już to mówiłem a propos poprzedniej serii, nieobrabiane były tutaj te elementy i tutaj mogą się pojawić jakieś też rzeczy i czasami może się po prostu pojawić jakiś refleks, tak jak tutaj widzicie. Jest taki refleks, żeby jakiś kółko. No ale jeżeli dotknie się tego, to jest idealnie gładkie, tak? Bo to jest wszystko powstało w procesie produkcji i to tak praktycznie każda zaginarka, która jest, ona ma tutaj jakieś takie refleksy lub tutaj ma jakieś takie niedoróbki, ale z czym to się wiąże? To się wiąże z tym, że udało mi się utrzymać cenę z 2017 roku. Czyli w 2017 roku w tej samej cenie mogliście kupić te zaginarki, tak jak w tej chwili w sklepach są, bo one poszły w tych samych cenach, więc tutaj nie było żadnej podwyżki. Co myślę, że jest istotne, bo też dochodzą mi głosy, że one są drogie i tak dalej, ale ta cena jest taka sama jak w 2017 roku. V5 była w 2018 chyba wydawana, z tego co pamiętam, i to też jest ta sama cena praktycznie, także tutaj nie ma żadnej podwyżki, więc też, tak jak powiedziałem, spotkałem się z informacją, że za drogie. Słuchajcie, taką zaginarkę tak naprawdę kupujecie raz na całe życie. Taka jest prawda. Nie, moje zaginarki nie są robione po to, żeby wytrzymać, nie wiem, 10 zestawów blaszek i do widzenia. Jeżeli będziecie te zaginarki używać do tego, do czego zostały stworzone, czyli do zaginania elementów odtrawionych, to jeszcze wasze wnuki się będą nimi bawić. No, są fajne, kolorowe, to mogą się wnuki bawić. Serio. Także tutaj nie ma ściemy, nie ma lipy. To jest wszystko aluminium, jeżeli tylko nie przegniecie, bo jeśli chodzi na przykład o V5, ona naprawdę nie może być używana do niczego innego, tylko do elementów odtrawionych, bo tu są już tak wyżyłowane parametry, jeśli chodzi o zęby. Zresztą sami zobaczcie, one są cienkie i aluminiowe. Jeżeli się dobrze zaprzecie, to po prostu je wygniecie i tyle. Także one są tylko i wyłącznie do zaginania elementów odtrawionych. Jeżeli będziecie zaginać tylko elementy odtrawione, to nic im nie będzie i żywotność taka to jest tam, kurczę, 100 lat, nie? A mi teraz powiecie, no zobaczcie, zrobił zaginarkę, która prawidłowo, jak będzie ktoś prawidłowo funkcjonował, to przez 100 lat, no i on ich nie będą się zużywały i splajtuje i tak dalej. Dobra, taki żarcik. Powiem Wam tak, ja to robiłem tylko i wyłącznie dlatego, że były osoby chętne, żeby to kupić. Bo tak jak Wam powiedziałem, ja już swoje zaginarki mam. Tu zobaczcie, jaka piękna złota zaginara. To jest V2. V2 jest troszeczkę mniejsza wymiarami. O, tutaj widzicie, jest mniejsza wymiarami od V3. V3 jest powiększona. Jest troszeczkę inny tutaj rozstaw, ale
No, tutaj macie też element, który jest ten, także V3 jest ewolucją V2. Ja mam V2 i V3 jeszcze z poprzedniej serii, więc ja tego nie potrzebowałem. Dobra, słuchajcie, ale 20 minut filmu mi wyszło, ale ględzenia. Dobra, a na koniec, dla tych, którzy wytrwali do tej 20 minuty, będę rozdawał zaginarki, konkretnie V3 będę rozdawał. Jeżeli chcecie znać szczegóły, to subskrybujcie mój kanał. Taki jestem niedobry. Nie, serio. Serio, po prostu będę rozdawał szczegóły, komu będę rozdawał i co będę rozdawał, to jeszcze niebawem, ale już Wam mówię, że takie rozdawnictwo będzie. Dobra, dzięki za oglądanie. Namawiam do subskrypcji, namawiam do wysyłania filmu znajomym i do zobaczenia w następnym filmie.